Siatkarki Leclerc Radomki rozegrały ostatni przed inauguracją Ligi Siatkówki Kobiet sparring. W drużynie nie było Juliety Lascano. Zapytaliśmy w czasie meczu prezesa klubu o siatkarkę z Argentyny. Czekamy na nią niecierpliwy. No niestety jeszcze nie nauczyła. Ale będzie grała. To się okaże. Chcemy, wiadomo, będziemy czekać na nią, ale no na razie, wiadomo, kwestia formalna, oficjalna. Musimy czekać w ogóle, jak będzie się rozegrać, bo na siłę nie będziemy nikt do Radomia przenieść. Wkrótce potem klub wydał oświadczenie, w którym zarzuca Argentynce brak profesjonalizmu. Lascano poinformowała radomski klub, że nie będzie grała w Radomce. Działacze z Radomia zamierzają dochodzić swoich praw w Międzynarodowej Federacji. Tymczasem we wtorek podopieczne trenera Jacka Skroka pokonały Wisłę Warszawa. Spotkanie odbyło się bez udziału publiczności, ale doping kibiców radomiankom tym razem nie był potrzebny, bo gospodynie były po prostu lepsze, skuteczniejsze i grały bardziej spokojnie. Pierwszego seta Leclerc Radomka wygrała 25-18. W dwóch kolejnych partiach podopieczne Jacka Skroka też nie miały problemów z udowodnieniem swojej wyższości. Miejscowe triumfowały dwukrotnie do 22. Drużyny rozegrały jeszcze jednego seta i tym razem wygrał zespół z Warszawy 25-20. Pierwszy mecz o ligowe punkty Leclerc Radomka rozegra w najbliższy poniedziałek. Drużyna Jacka Skroka podejmie Stal Bielsko-Biała. Początek spotkania o godzinie 17.30.